Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Bank On, a dokładniej z Country Ballsów. Z naszych fajnych kulek, które w sumie robią roboty i sprawiają niezły fan z gry. Wiem, że mówiłem, iż będę grał na padzie, ale jakoś na tej myszce lepiej mi się gra, lepsza jest sterowność. Próbowałem na padzie przez chwilę, ale no, to zupełnie nie dla mnie. Cały czas obroty tej kamery i tak dalej, to jest ciężkie. Dobra, myślę, że musimy ogarnąć sobie tutaj to przejście, wypuścić ich. Mamy już 6 klatek zaliczonych. Chodź tu. No, wiesz ty co? Wiesz ty co? Amstwo. A ty? Ty nic nie robisz, dobra. My tutaj do ciebie chyba idziemy. Ej, bo on zniknął. Gdzie on jest? A to Menda. A, ty tutaj byłeś. Wyjebało, żeś miło. Dobra, kolejna tarcza tym razem. Nie no, oczywiście, że to ubierzemy. Oczywiście, że to ubierzemy. Jest to jakaś mapa czy coś? Włączenie internetowe, to nie, nie chcemy raczej. Kolejna 500-ka. Nie no, dobra. Każdy, kto zna przynajmniej delikatnie kanał, wie, że jestem piwoszem, że tak powiem. Co prawda nie zalecam picia alkoholu, ale... No ale ja już taki jestem, to jest secret. Dobra, trochę nam kulek padło. Nie da się zbytnio rozejrzeć tutaj. Ale chyba wszystko wzięliśmy. Chyba wszystko. Dobra, jest to jakaś góra jeszcze. O nie, ktoś pierwszy raz mnie ogłuszył! Bon gnoju. Jesteś zły? Jesteś zły. I wpierdziel. No i... Chciałem, że go dopadnę. Dobra, co jest na tej górze? Oprócz save'a w sumie. Uśmiech. Te gałgany groby rozkopują. Te gałgany groby rozkopują, no. Da się tu wpaść? Da się, ale się nic nie dzieje niestety. No właśnie, i łopata. Łopata to coś, co by się nam przydało, bo widzieliśmy, że było tam kilka miejsc, które... w teorii mogłyby właśnie być rozwiązane za pomocą łopaty. Dobra, ale tam to nie wiem, jak się dostać. Ładowałem go, ale tylko to. To jest wejście. I tutaj potrzebne są dwie kulki. Wow! Tego się nie spodziewałem. Czyli szukamy również tu jest kulkomat, okej. I pyk. Dobra, ile potrzeba tego kulkomatu? 1500. Jeszcze nie mamy tyle. Myślę, że to nam może łopatę właśnie zapewnić. Wszystkie? Chyba wszystkie. Tak to nie zadziała, niestety. Widzę, że niektóre miejsca są po prostu zaznaczone na mapie. O! Coś odblokowaliśmy. Co i teraz? Musimy walczyć z zombie! Nie, zombiaki! Ale dosyć easy. Rozumiem, że wszystkie te fragmenty musimy zaliczyć, żeby tam to otworzyć. Dobra. Opa.
Kolejne zombiaki. To dobrze, bo uwielbiam tych zombie. Oż ty gałganie. I po to tyle odcinków z Zomboida nagraliśmy, żeby teraz dać się zombiakom. I gol! Dobra, dwa z ilu? Z czterech pewnie, ta, z czterech. Rozumiem, że tędy. Kolejne zombiaki. Zaraz będziemy mieć tyle kulek, żeby móc sobie odblokować tamto przejście. No jeszcze. Niech ci będzie. Jeszcze jedno. Czwarte jest gdzie? Czwarte jest zablokowane. I chyba trzeba się dostać tam od góry. I nawet chyba wiem jak. A jakże? Pa, pa. No i otworzyliśmy to. Pyk. Walnięty. Zombie, zombie. Genialne to jest naprawdę. Zombie, zombie. No tylko jest, jest duży zombie. Mam nadzieję, że teraz zostaniemy łopaty. Zombie, zombie, tak. Nie no, sporo teraz nałykaliśmy się tych kulek, więc spoko. Więc teraz dużo rzeczy nam się odblokuje dzięki temu. Jeszcze kulkę zablokowała. No dobra, ale nic z tego zombiaka nie dostaliśmy, naprawdę? No w dziw bierze. Byłem pewny, że dostaniemy, nie wiem, łopatę? Ale niestety nie dostaliśmy, no trudno. No cóż, trudno. Bierzemy kolejne kulki. Ten jest z duchem chyba. Wybieraj, które bierzesz. Albo na Mavelon. No i zamiast zombiaków teraz są duchy. Tylko tyle? To było aż za proste. Coś tam się odblokowało, tylko nie wiem co. I nie wiem gdzie. Czy wy to widzicie, gdzie to się odblokowało? Bo ja nie widzę. Jest na górze, dobra. Teraz to widzę. Tylko jak się tam dostać, cholercia? No to nie wleziemy, chyba. Może i wleziemy. Mamy ducha chyba. Co wie, czy to jest jakiś obcy duch? Nie, to jest nasz duszek. Wow, i nawet mamy czaszkę. Jest kolejne pytanie, jak się tutaj dostać. Bo tutaj widocznie też możemy, tylko nie wiem jak. Pewnie jakoś od dołu tylko. Tylko właśnie jak. Kulek się wyczytykaliśmy całkowicie. Naprawdę myślałem, że dostaniemy tu łopatę. Definitywnie kopać będziemy chyba mogli, ale... Jakieś przejście dziwne.
Coś jest od dołu. Czemu nie możesz tej łopaty wziąć? Niestety nie zadziałało tak jak powinno. Tego przejścia nic. Dobra, nie ma, to nie ma, nie będziemy przedłużać. Podaj. Idziemy dalej. 300, no, za 300 to wezmę. Nie wiem co, ale wezmę. Zwykły kaptur chyba, okej. No to nie, na razie wolę to co mam. Czy tu jest jakieś przejście? Dobrze widzę. Coś tam jest, ale nie wiem jak wejść. Zrób sobie foto. Łopatę dawaj, ja nie. I kolejna skrzynia. Tylko pytanie, jak się do niej znów dostać? No, na przykład tak. No, zaatakuj. Noż ty. No wjazd na chatę. Jeden dostał w pysk. Który chce jeszcze? Kto chce jeszcze go udupał w pysk? Pytam się. Który chce jeszcze go udupał w pysk? Oj, nie widziałem was nawet. No, który jeszcze? Jest to jakiś cwaniak? No to jest jeszcze przejście na górę. Opa, a ty w ogóle je tworzysz, gnoju. No i ewidentnie chcesz łeb dostać. Uuu, jeszcze nie wiesz nawet jak bardzo. Dobra, spadł na dół. Nie, zbugowałem się? Oczywiście nie. Czemu ty jeszcze przeżyłeś to? Nie, patrz, kupimy ci kredki. Temu nie kupimy. Dobra, tam jest jeszcze przejście w górę, z tego co widzę. Chodź, da się popchnąć. Da się popchnąć. Nie! Jebło. I to mocno jebło. Tam jest róg z piosenką, to też trzeba ogarnąć. Jezu, jakie te mapy są wielkie, naprawdę, mega wielkie. Walło. Opa! No i wszyscy dostali gołąbków pysk. Nie płaczcie, już idziemy. Hello. To jest borsuk? Ja mam borsuk. Dawaj mi borsuka. No wiesz ty co, borsuk? Chyba jedyne, czego się mogę przepić, to właśnie to, że te NPC-y uciekają czasem aż za szybko.
Borsuk, ja cię ganiać nie będę. Ja cię borsuk ganiać nie będę. Nie będę. Prawie wlazłem na niego. Ja cię zrobię inaczej, amigo. Już teraz jesteś mój. Mówiłem, że jesteś mój. Tylko jeszcze o tym nie wiedziałeś. Pyk! Wreszcie drzwiczki otworzyły. Wreszcie drzwiczki otworzyły. Kurczę, naprawdę, tego zwiedzania to jest multum. To jest dopiero w sumie pierwsza mapa, na którą weszliśmy. Pytanie, czy się na tym nie skończy. Dobra, to jest nasz. Człowiek aż chce tutaj zwiedzać. To jest naprawdę bardzo dziwne. Sobie przejście. Tam coś widzę. Ale to chyba tylko punkty. I rozumiem, że z tamtej strony też są te wejścia. I pierdziel. Ale chyba tędy się przejść nie da, o dziwo. Takich kulek to my tu nie potrzebujemy. Dobra, tu jest zejście na dół. I ja widzę tu dużo złota. To mnie skusiło, miałem tam nie schodzić na razie. Bo tutaj dzwon walnął, okej. Okay. Typowi Brytyjczycy. Ale to jest kasa. To chyba jakieś... Nie wiadomo, co to było w sumie. Dziwne ciecze. Łódka, kulko. Cóż to jest za przejście? Gdzie to jest? My tu byliśmy? Dobre pytanie, czy my tu byliśmy? Dobra, jeszcze tu jest przejście. I tam jest skrzynia. Tyk, myk, mamy to. Dobra, tylko tak, dalszego przejścia tutaj niestety nie ma. A widzę, że tutaj też są jakieś przedmioty. Jak tam się dostać? Z drugiej strony jakoś. O, tutaj coś jest. Nie powiem, łatwo przeoczyć. Łatwo przeoczyć. Tak jak myślałem, to jest alkohol. Który ja bezczelnie wylewam. To pytanie, czy sobie teraz nie zrobiłem krzywdy. Nie zrobiłem sobie krzywdy, na szczęście. Ups. Ja do tego mogę wpaść? Mogę. I rozumiem, że bardzo mi teraz przyjemnie. Da to mi w dziwne strony teraz. No weź odejdź, kulko duża.
się podtop tam już. Tylko tam jeszcze mogliśmy chyba wejść i to rozwalić. Braille nam zostało tego do zniszczenia? Chyba już niewiele jakoś. Co tutaj wisi? Sobie ryby łowi. Ten sobie ryby łowi, ja pierdzielę. Co za gra? Weź, bo tu chcę zrobić coś. Nie! No mówię, on leci czasem w tak dowolne strony, że naprawdę nie wiadomo, jaka jest trajektoria jego lotu. To, że on nie leci tam, gdzie myszka pokazuje. To jest było lepsze znacznie. Op. Udało się. Udało się. To też podtopiliśmy w sumie. I chyba nawet o to chodziło, teoretycznie. No już sobie kiełbaski niestety nie podsmażysz. Dobra, tu już więcej nic nie ma. To są już moby. To są prawdziwe skarby, nie jakieś złoto. Kabum! Przy alkoholu to raczej nie jest wskazane kabum. I złoty gral tu jest. Dobra. No chodź. Będziemy się bić w alkoholu. Jesteś, tu jesteś. Po pijaku. Byłeś? No nie. Buty mu nie spadły dlatego. Czy to jest wyjście? Aha, dobra. Rozumiem. Wszystko rozumiem. No nie! Dobra, róg mamy. Ale no interesuje mnie przejście tam. Przejście tam. O, tu jeszcze jest. Jak to zrobiłem? Opa, dobra. To kolejna taśma, czy co to było? Nie, to jest jakiś przedmiot. Tarcza z Kego, no oczywiście, że to biorę. No, oczywiście, że to biorę. To połudka. I wiem chyba, gdzie nawet wyjdziemy. Wow! Co to było? Zombie. Tak, to jest to przejście. Mentarne przejście. To akurat sobie odblokujemy. I tu już więcej chyba nic nie widzę. 5000, ile mamy? No nie mamy tyle. Nie wiem, co on tu ma, jakiś kilof? Tak, nie, to jest Boże. Zapomniałem znaczenia w języku polskim. Kosa, o. To jest kosa. No dobra, no to musimy zgarnąć jeszcze 5000 kulek. Ale, no kurczę, naprawdę myślałem, że to będzie łopata. Może ja czegoś nie widzę. Może czegoś nie widzę.
tego drugą sejwika. I tak, ile mamy w tej chwili kuleczek? Nam pokaże, czy nam nie pokaże? Korcisz, korcisz. Tak, 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 tak. Pa, pa. Czemu to nie zadziałało? Tu coś jeszcze jest, kurde no. Non stop jakieś rzeczy do sprawdzania. Pamiętam o tych pięciu kwiatach, spokojnie. Kolumny jeszcze rozwaliłem. Mógłbyś? Kolejne przejście. Ale to nie jest ten artefakt. On jeszcze tutaj idzie. O kurczę. Co to? Czy to była ta maska? Nie. Uszalik. Ale my chcemy set, straszny set. Dobra, jest przejście na dół jeszcze. Tamten gdzie poszedł? Tam jest. Nie wiem co się robi, ale okej. Nie mam pojęcia co się działo, ale dobra. Widzę tylko, że tamten na mnie czeka po tej stronie. Tu chyba ich więcej potrzeba. Ale ziomo. No dobra, spróbujmy. Są kolejni. Do kolejnego tysiaka. Bierzemy. Oj, ci latają nawet. Usrodak. Nie wiem, co za bańki, ale okej. No nie, prawie. No nie. Dobra, to zbierzemy przynajmniej. Bo to jest nad tą środkową kulką. Mam to. Tak, tu jest jeszcze jakieś przejście, tylko też do niego niestety nie mamy dostępu. Vive Ridama. O Boże. Tu przejścia nie widzę kolejnego. Bo widzę tutaj coś. Podejdzie, podejdzie. Te dwa już tam czekają. O, tutaj to się ładnie dzieje. Nie mam żadnej kontroli nad tym, co robię. Po prostu tego nie widzę. No i przeleciałem. Ale go pięknie wyczułem. Ale go pięknie wyczułem. Dobra. Wykrzeczyliśmy chyba już wszystkich z tej strony. No i co?
Wlazłem do dziwnej wody. Mogę tu wejść? Mogę tu wejść. Dobra, udało się. Kolejny przycisk. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grę do Was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Bank on Country Bus. Trzymajcie się. Hej, hej!